Dziś przyjrzymy się kilku fascynującym psychologicznym zjawiskom, które mają ogromny wpływ na nasze zachowanie, emocje i postrzeganie rzeczywistości. Jak często zastanawiacie się, dlaczego wasz umysł działa w określony sposób? Te fenomeny mogą otworzyć przed wami nowe perspektywy i pomóc zrozumieć, jak działają nasze myśli. Przygotujcie się na kilka niespodzianek. Nasz umysł potrafi być naprawdę zaskakujący. Na początek efekt nocebo. Wyobraźcie sobie, że lekarz informuje was o możliwych skutkach ubocznych nowego leku. Zaczynacie odczuwać niepokój, pojawia się ból głowy, mdłości, a może nawet inne, bardziej poważne objawy. Problem w tym, że w rzeczywistości dostaliście jedynie witaminę. Brzmi niewiarygodnie? A jednak to prawda. Efekt nocebo pokazuje, jak potężne są nasze przekonania i oczekiwania. Nawet jeśli coś nie powinno wywoływać objawów, sama wiara w to, że mogą wystąpić, wystarcza, by je poczuć. Nasz umysł może wywoływać fizyczne reakcje na podstawie naszych oczekiwań i przekonań, nawet gdy nie ma rzeczywistej przyczyny somatycznej. Zastanówcie się, jak często w codziennym życiu nasze oczekiwania wpływają na to, jak się czujemy. Teraz zastanówmy się nad tym, jak oceniamy innych ludzi. Kiedy spotykacie kogoś po raz pierwszy, co wam najczęściej przychodzi do głowy? Czy zdarzyło wam się kiedykolwiek automatycznie przypisać komuś pozytywne cechy tylko dlatego, że ta osoba wydaje się sympatyczna lub dobrze wygląda? To typowy przykład efektu halo, zjawiska, które sprawia, że oceniamy ludzi na podstawie jednego, silnego wrażenia. Jeśli ktoś od razu zrobi na nas dobre wrażenie, przypisujemy mu inne pozytywne cechy, takie jak inteligencja czy uczciwość, nawet jeśli nie mamy na to żadnych dowodów. Efekt halo działa także w drugą stronę. Jeśli ktoś nie przypadnie nam do gustu, możemy przypisać mu nieuzasadnione negatywne cechy. Jak często dokonujemy takich sądów w codziennym życiu, nie zdając sobie z tego sprawy? Ten mechanizm pokazuje, że warto zachować ostrożność przy ocenie innych, bo nasze pierwsze wrażenie nie zawsze jest trafne. Przejdźmy teraz do kolejnego ciekawego zjawiska, efektu Dunninga-Krugera. Pewnie znacie osoby, które wydają się być przekonane, że wiedzą wszystko na dany temat, mimo że ich wiedza jest znikoma. Może sami kiedyś czuliście się zbyt pewnie w jakiejś dziedzinie, tylko po to, by później odkryć, jak mało wiedzieliście. To klasyczny przykład efektu Dunninga-Krugera, gdzie osoby o niskiej wiedzy często przeceniają swoje kompetencje. Im mniej wiemy, tym bardziej możemy przeceniać swoje umiejętności. Jednocześnie osoby bardziej doświadczone mają tendencję do deprecjonowania swoich umiejętności, zdając sobie sprawę z tego, jak wiele jeszcze muszą się nauczyć. To zjawisko przypomina nam o potrzebie pokory i ciągłej nauki, niezależnie od tego, jak wiele już wiemy. Przyjrzyjmy się teraz zjawisku, które wielu z nas zna z własnego doświadczenia – efektowi Zeigarnik. Czy kiedykolwiek mieliście problem z zapomnieniem o jakimś niedokończonym zadaniu? Nawet jeśli minęło już trochę czasu, nasz umysł ciągle wraca do tego, co zostało przerwane. To dlatego, że niedokończone zadania mają tendencję do pozostawania w naszej pamięci dłużej niż te zakończone. Mózg ma tendencję do dążenia do zamykania otwartych procesów, co może być zarówno motywujące, jak i frustrujące, gdy nie mamy możliwości ich zakończenia. Z jednej strony pomaga nam to w ukończeniu projektów, ale z drugiej może prowadzić do nadmiernego rozpamiętywania i trudności z odpuszczeniem. Jak radzicie sobie z niedokończonymi sprawami? Czy efektywnie dążycie do ich zakończenia, czy też czasami pozwalacie im przeciągać się w nieskończoność? Na koniec coś, co każdy z nas doświadczył. Efekt Barnuma. Czy kiedykolwiek czytaliście horoskop lub zrobiliście test osobowości, który wydawał się idealnie do was pasować? Być może nawet pomyśleliście, to o mnie. To właśnie efekt Barnuma, polegający na tym, że przypisujemy sobie ogólne, nieprecyzyjne opisy, wierząc, że są one specjalnie dla nas. Horoskopy, wróżby, a nawet niektóre popularne testy osobowości korzystają z tego mechanizmu, by stworzyć iluzję wyjątkowości i dopasowania. To ciekawe zjawisko pokazuje, jak bardzo chcemy wierzyć w to, że coś o nas mówi, nawet jeśli to tylko ogólna charakterystyka, która pasuje do wielu osób. Zastanówcie się, jak często dajemy się nabrać na takie opisy i jak wpływają one na nasze postrzeganie siebie. To już wszystkie zjawiska na dziś.
Mamy nadzieję, że te psychologiczne fenomeny pomogły Wam lepiej zrozumieć złożoność ludzkiego umysłu. Każdy z nas jest pod wpływem tych mechanizmów, często nie zdając sobie z tego sprawy.